Gdzie na osi liczbowej znajduje się zielony punkt? No cóż, jest tutaj. W tym miejscu leży punkt, o który zostaliśmy zapytani. Ale chyba chodzi nie o to, żeby go pokazać palcem na ekranie, tylko żeby określić, jaką liczbę wskazuje ta zielona kropka, w którym miejscu osi liczbowej ta zielona kropka leży. Pierwsza rzecz, którą od razu widać, to to, że liczba, którą wskazuje kropka, leży pomiędzy 3 i 4, jest większa od 3. Ale mniejsza od 4. Żeby dokładnie określić, o ile jest większa od 3, musimy zastanowić się najpierw, jaką odległość reprezentują te pionowe kreski. Ile czarnych kresek jest pomiędzy liczbą 3 i liczbą 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 równych odległości, czyli Każda taka odległość, każdy odcinek pomiędzy dwoma kolejnymi kreskami to 1 dziesiąta. Dziesiąta część odległości pomiędzy 3 i 4. Jeden odcinek z 10 równych. W takim razie kolejny taki odcinek to kolejna 1 dziesiąta. I do zielonego punktu jeszcze 1 jedna, jedna dziesiąta. Czyli jeżeli tutaj na osi jest zaznaczona liczba 3, to zielony punkt wskazuje 3 plus 1 plus 2, 3 Dziesiąte razem 3 i 3 Możemy tę liczbę zapisać też w postaci dziesiętnej. Jeżeli zapisujemy ułamek w postaci dziesiętnej, to mamy liczbę jedności, potem jest przecinek, a cyfra zaraz po prawej stronie za przecinkiem określa liczbę dziesiątych, dziesiątych części jedności. Mamy 3 jedności, czyli na pozycji jedności wpisujemy trójkę, przecinek i ile mamy dziesiątych? Mamy 3 dziesiąte, 3 i 3 dziesiąte. Albo w ten sposób 3 i 3 dziesiąte. Czyli zielona kropka znajduje się na osi liczbowej w punkcie 3,3. 3 i 3 dziesiąte.